Robert Skrzyński, witam i zapraszam na sport. We Wrocławiu jest kolejny bardzo dobry kickbokser. Paweł Jędrzejczyk został zawodowym mistrzem Polski. Jędrzejczyk w kategorii do 81 kg spotkał się z Wojciechem Hołym. Zwycięzcą tej walki został w stosunku 2 do 1. Cieszę się bardzo, tym bardziej, że walka była w Nowym Targu, czyli w miejscu, z którego pochodzi Wojtek. Ciężko było, bo kibice, cała hala, wszyscy za Wojtkiem. Bardzo dużo sparował z różnymi przeciwnikami, z cięższymi, z lżejszymi. Staraliśmy się dobrać też takich zawodników, którzy boksują podobnie jak przeciwnik Pawła. Wrocławianin ma już tytuły mistrza Polski w kickboksingu i boksie tajskim. Pod koniec lutego wyjeżdża na kickbokserskie Mistrzostwa Świata. Sportowy weekend. W najbliższy weekend we Wrocku gala boksu tajskiego Muay Thai, a tymczasem wrocławianin Paweł Jędrzejczyk został zawodowym mistrzem Polski w innym sporcie walki kickboksingu. Z zawodnikiem bez rękawic i ochraniaczy rozmawiał Przemek Pozowski. Sporty walki rządzą się swoimi prawami i nie każdy się w nich odnajdzie. Trzeba mieć ogromną siłę woli, żeby codziennie trenować, bo jednak monotonia treningu może spowodować, że niektórzy porzucają ten sport. Paweł Jędrzejczyk, puncher Wrocław. Trzeba codziennie wstać rano, zrobić trening. Z czym trzeba się urodzić, żeby w ogóle było sens się zajmować sportem walki? Przede wszystkim trzeba być skoordynowanym i wtedy myślę, że każdy ciężką pracą, tak jak kiedyś ktoś mądry powiedział, w sporcie, żeby osiągnąć sukces, 95% to jest ciężka praca, a 5% to talent. Bo ja na przykład, jeśli ktoś mi powiedział parę lat temu, że ja będę walczył gdzieś na jakiejś gali, to bym się popatrzył na niego. Ale nie sama walka jest najbardziej stresująca, lecz to, co dzieje się przed nią. Noc przed walką człowiek jest już dosyć zestresowany. Każdy tak ma, a ten, kto mówi, że nie, to po prostu kłamie. I najgorzej jest przed walką, żeby się skupić, wyjść. Jak już się wyjdzie do ringu, to nie widzi się publiczności, nie widzi się nic, tylko widzi się przeciwnika. Po walce często niektórych rund się nawet nie pamięta, albo niektórych zdarzeń, bo człowiek jest tak pod wpływem adrenaliny. I nic dziwnego, skoro na przykład w Muay Thai można pracować w klinczu, szarpiąc się, uderzać łokciami, ściągać kolana, ściągać głowę na kolano, uderzać łokciami w twarz, z góry, z boku, jak się chce. Na szczęście te wszystkie ciosy nie spadają bezpośrednio na zawodnika. Są stosowane różne ochraniacze. Jeśli chodzi o zawodowe walki, no to suspensor, czyli ochraniacz na krocze, rękawice, szczęka. Jeśli chodzi o walki amatorskie, no to dochodzi jeszcze kask, zakłada się jeszcze taki kubraczek. A czy w Muay Thai można robić się kokosów, jak chociażby w boksie? No naprawdę być dobrym zawodnikiem, walczyć na światowym super poziomie, żeby się z tego utrzymywać. Może być jedynie hobby, ja to traktuję jako hobby, dosyć dużo pochłaniające mojego czasu.